Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kanale Lukasz Stelmach 2 i pomówmy sobie dzisiaj znowu o Jokerze, bo Joker niedawno został ogłoszony przez Forbes'a, czy raczej według obliczeń Forbesa, najbardziej dochodowym filmem komiksowym w historii. I nie da się ukryć, Joker jest gigantycznym sukcesem. Nie ukrywam, jest o wiele większym sukcesem, niż wydawało mi się, że będzie. Spodziewałem się, że ten film zarobi naprawdę sporo, że będzie się cieszył ogromnym zainteresowaniem. Zresztą już prognozy na otwarcie tego filmu mówiły o tym, że no można się spodziewać naprawdę bardzo dobrego wyniku, ale okazało się, że najwyraźniej tak wielu osobom przypadł do gustu i tak duże zainteresowanie wywołał, że albo masa osób wracała na ten film do kina, albo polecała go znajomym, albo. Albo na ten film szły osoby, które normalnie aż tak, do kina, aż tak często do kina nie chodzą, ale w związku z tym, że ten film jest tak dużym wydarzeniem i tak warto go zobaczyć i być częścią konwersacji, wiedzieć o, o czym wszyscy mówią, że i te osoby się do kina wybrały. Swoją drogą, myślę, że Endgame, Król Lew, Joker właśnie, to są te filmy, które sprawią, że ten rok, zresztą no to już chyba sieć kina AMC ogłosiła, że ten rok jest wyjątkowy pod tym względem, że... I liczba osób, która poszła do kina, czyli liczba przychodów z filmów jest większa niż w zeszłym roku. A wiecie, tendencja od bardzo dawna była, no, spadkowa. Coraz mniej osób chodziło do kin, coraz mniej te kina zarabiały. No i ten rok jest tym wyjątkiem, gdzie mimo wszystko poszło to troszkę do góry. Pewnie inne kina, inne sieci kiny również to, to potwierdzą. Ale, no, nie przeceniałbym mimo wszystko tutaj tego... Nie, nie nazywałbym tego trendem, wydaje mi się, że to ten, ten rok jest tak wyjątkowy. Ale to swoją drogą. W każdym razie wydaje mi się, że masa osób poszła na ten, na ten film do kina, masa osób e, która normalnie do kina no nie chodzi na, na wszystkie możliwe premiery w związku z tym e, Joker zarobił dużo dużo więcej niż ktokolwiek się spodziewał nawet więcej niż to, to całkiem spore otwarcie mogłoby sugerować bo ja pamiętam że przy okazji e, otwarcia Jokera które wynosiło ile 90 parę milionów z 96 milionów dolarów no i z tego co pamiętam to e, przy okazji tego otwarcia wielu analityków mówiło że no to oznacza że pewnie Joker zarobi nawet jakieś 500 może nawet 600 Milionów dolarów. Kto wie, może nawet przekroczy 600 milionów dolarów, ale to pewnie będzie max. Tymczasem, no, Joker przekroczył 900 milionów dolarów, jest bardzo blisko, żeby zarobić miliard. W ten, w ten weekend się jeszcze nie udało, ale w przyszły myślę, że to już jest no, raczej pewne. Szczególnie, że z każdym tygodniem coraz więcej się mówi o Jokerze, w kontekście oczywiście nagród, Oscarów. I pewnie to jeszcze przekona parę niezdecydowanych osób, żeby się do kina jednak wybrać na tych ostatnich, powiedzmy, w te ostatnie, ostatnie weekendy, kiedy ten film jeszcze jest w kinach grany. Kto wie, czy niektóre kina nie zostawią go jeszcze na dłużej, w związku właśnie z zainteresowaniem płynącym z nadchodzącego okresu nagrodowego. Zobaczymy. W każdym, albo może wróci do kin na okres nagród, im bliżej Oscarów. W każdym razie myślę, że ten miliard jest jak najbardziej tutaj już pewny. No i nie da się ukryć, Joker jest ogromnym, ogromnym sukcesem. Każdy studio chciałoby mieć taki film w swoim portfolio, w swoim, w swoim powiedzmy, w swojej ofercie i mieć taki sukces na koncie, gdzie wydajemy na film i Forbes dokopał się do sprawdzonej ponoć informacji, ile wynosi budżet tego filmu. Wiecie, te budżety to zawsze są mimo wszystko orientacyjnie podawane, nigdy nie mamy pewności, nikt tego nie podaje jakoś oficjalnie do wiadomości. Natomiast Forbes mówi, że budżet Jokera wynosił 62,5 miliona dolarów. Natomiast nie wiemy dalej, ile wynosi budżet marketingowy. Jak gdzieś w sieci znalazłem informację, że wynosił więcej niż ten budżet produkcyjny, że to było jakieś 100 milionów dolarów, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne, żeby tyle wydawali aż na, ten, na, na marketing tego filmu. Szczególnie, że no to budżet 100 milionów dolarów na marketing to jest tyle, ile wydają standardowe blockbustery, powiedzmy. Natomiast Forbes zdaje się podawał, że łącznie budżet marketingowy i produkcyjny, no to jest. To jest właśnie prawie 100 milionów dolarów, 94 chyba miliony dolarów. Więc to już się wydaje dużo bardziej prawdopodobne, że te 40, koło 50 milionów dolarów wydali na e, budżet i e marketing, czy, czy raczej 40, około 40 milionów dolarów wydali na marketing. Więc e, no, wy, załóżmy nawet, że wydali 100 milionów dolarów na całość, na produkcję i na marketing. No i zarobili praktycznie, wiecie, no, 10 dziesięciokrotność tego. Natomiast, słuchajcie, no, Forbes brał pod uwagę tylko i wyłącznie budżet produkcyjny e, i biorąc pod uwagę budżet produkcyjny i to, ile Joker już ma na koncie, czyli ponad 900 milionów dolarów. Grubo ponad 900 milionów dolarów na dziś to jest dokładnie 984 miliony dolarów 691 tysięcy, więc no bardzo blisko tego miliarda. No i według Forbesa jest to piętnastokrotność budżetu produkcyjnego i to czyni Jokera najlepiej, najbardziej dochodowym filmem superbohaterskim, czy nie superbohaterskim, ale komiksowym eee, i przeskoczył tym samym Batmana, przeskoczył Żółwie Ninja, te oryginalne, przeskoczył też Maskę, która do tej pory była najbardziej dochodowym filmem komiksowym. I teraz być może zastanawiacie się, okej, okay, to w takim razie gdzie ten Joker sytuuje się w porównaniu do innych dużych superbohaterskich czy komiksowych blockbusterów, jak się sytuuje do Endgame, bo wiele nagłówków e, oczywiście od razu oznaczało, że Joker jest dużo bardziej dochodowym filmem niż Avengers Endgame na przykład, które jak wiemy zarobiło 2 miliardy i 700 milionów dolarów, troszkę nawet ponad to, stając się najbardziej, e, najlepiej i zarabiającym filmem na świecie w ogóle. E, więc jak to się ma do tego? No, ma to się do tego, że Forbes brał pod uwagę tylko i wyłącznie to, e, jaką wielokrotność budżetu film ogólnie zarobił w swoim box office. Nie brał pod uwagę tego, ile faktycznie do tej kasy spłynie do studia, e, tylko, powiedzmy, wielokrotność budżetu, czyli jak bardzo opłacało się, powiedzmy, ten film zrobić. O, może to jest najlepsze określenie, jak bardzo opłacało się ten, ten film zrobić, a nie Myślę, że określenie najbardziej dochodowy film nie jest w tym wypadku najbardziej trafne, bo to by sugerowało, że Joker zarobił Warnerowi więcej niż na przykład Endgame zarobiło Marvelowi czy Disneyowi, a to już jest nieprawda. Więc słuchajcie, przyjrzyjmy się tym liczbom i porównajmy sobie w takim razie, który film przyniósł więcej pieniędzy swojej wytwórni. Więc mamy naszego Jokera, który w tym momencie. Ma, tak jak wspomniałem, 984 miliony dolarów nieco ponad, będziemy zaokrąglać tutaj dla ułatwienia, 313 milionów dolarów zarobione w USA i 671 milionów dolarów zarobione w, na świecie. Czy raczej poza, poza USA, na reszcie świata. Oczywiście nie ma tutaj Chin, bo film nie pojawi się w Chinach, co tym bardziej w ogóle no, robi, robi wrażenie, że udało się do, 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 osiągnąć taki wynik bez udziału Chin, gdzie w przypadku wielu blockbusterów, w tym ostatnio także filmów w tym także filmów serii szybki, Ściekli, w tym w, nie wiem, Transformers, Jurassic World i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te filmy zawsze mają. Czy Venom, ostatnio, który był dużym sukcesem, dorobił 800 milionów dolarów, też duża część tej kwoty, nie większość, ale duża część pochodziła z Chin. No i te Chiny zawsze dorzucą te 100 milionów, czasami 200 milionów, czasami nawet więcej, i wówczas te pieniądze są naprawdę duże. Ale niestety, swoją drogą, powiedzmy faktyczna ilość pieniędzy, która trafia do wytwórni, no, zazwyczaj to jest tylko 25% tej kwoty, która faktycznie jest w officie chińskim, no, niestety, czy stety, wszystko jedno, no, to nie nasze pieniądze, trafia do, do, do wytwórni. Więc słuchajcie, najprostsze obliczenia, czyli weźmy pod uwagę tylko i wyłącznie Box Office. 984 miliony dolarów, przy czym e, łącznie budżet marketingowy i produkcyjny, Weźmy liczmy ten marketing także, który podał Forbes powiedzmy, no to jest właśnie te 94 miliony dolarów. Więc wychodzi nam, że e, Joker zarobił na czysto dla swojego studia e, 890 milionów dolarów. Czyli całkiem sporo, jakby nie patrzeć, prawie mi, słuchajcie no, Prawie miliard, prawie miliard dolarów na, na czysto. To jest niesamowity wynik. I na razie nie bierzmy pod uwagę tego, ile faktycznie pieniędzy trafiło do wytwórni. Natomiast porównajmy sobie to w takim razie do e, największego filmu tego roku, czyli Avengers Endgame. Ok, mamy 2 miliardy 797 milionów dolarów. Natomiast budżet oczywiście był tutaj ogromny e, 356 milionów dolarów. To jest sam budżet produkcyjny. Ponoć budżet marketingowy i o tym z tego, co, co widziałem w sieci, no to serwisy są raczej zgodne. Wynosił jakieś 200 milionów dolarów. Więc słuchajcie, sam budżet tego filmu, żeby zrobić Avengers Endgame, e, trzeba było wydać ile? E, 556 milionów dolarów. Wow. E, ale no jeśli oczywiście e, i tak weźmiemy to, ile film zarobił łącznie, czyli 2 miliardy 797 milionów dolarów i odejmiemy od tego te 556 milionów dolarów, to dostaniemy 2 miliardy 241 milionów dolarów. Więc wciąż ten film. Jest bardziej dochodowy w tym względzie, że przyniósł więcej pieniędzy swojej wytwórni. Więc pytanie jest takie: czy bardziej opłacało się wydać 60 milionów dolarów i zarobić miliard, czy bardziej opłacało się wydać 500 milionów dolarów i zarobić 2 miliardy 700? No, wychodzi na to, że bardziej opłacało się dla studio, mimo wszystko, wydać tak duże pieniądze, bo przyniosło to jeszcze więcej pieniędzy. No dobra, ale słuchajcie, omówmy to troszkę bardziej szczegółowo, no bo jak wiemy nie wszystkie pieniądze, które są podawane w box office trafiają faktycznie do studio. Oczywiście nigdy nie wiemy też dokładnie jaki procent dokładnie wraca, bo to zależy od wielu umów, od, od konkretnych sieci kin. Niektóre sieci kin mają na przykład taką mowę, że na początku więcej pieniędzy trafia do studia, potem mniej albo odwrotnie, więc ciężko to mimo wszystko dokładnie obliczyć, ale zakłada się tak dla no, sporego uproszczenia i tylko żeby mieć ogólne pojęcie jak to wygląda, że mniej więcej więcej połowa z rynku amerykańskiego trafia z powrotem do, do studia, natomiast jakieś, jakaś 1 trzecia trafia z rynku światowego. Na pewno będzie to miało większe zastosowanie w przypadku Endgame, gdzie mamy ten rynek chiński, dużą kwotę z Chin i tam mamy 25%, to jest bardzo blisko tej 1 trzeciej, czyli 33%, mniej w przypadku Jokera, ale nie będziemy tego jakoś tutaj stosować, nie będziemy, powiedzmy, różnicować tego, po prostu miejcie to z tyłu głowy, że pewnie Joker z tego rynku światowego wyciągnął ciut więcej procent aniżeli Avengers. No dobra, przejdźmy sobie w takim razie do Jokera. I mamy 313 milionów dolarów, w zasadzie 313,5 miliona dolarów z rynku amerykańskiego i to jest 31% całego przychodu. Natomiast jeśli weźmiemy z tego tylko połowę, no to zostanie nam 156,750 tysięcy. No dobra, weźmy 157 powiedzmy. Więc mamy 157. Natomiast z rynku światowego mamy 670. Jeden. I teraz weźmy sobie 1 trzecią w takim razie z tej kwoty. To jest 221 milionów dolarów. Dodajmy do tego nasze 157 i wychodzi nam 378 milionów dolarów. Ale te 378 milionów dolarów to są wszystkie pieniądze, które wracają do studia. Tylko, że no, trzeba od tego w takim razie obliczyć, odliczyć jeszcze no, budżet i także zarówno marketingowy, jak i produkcyjny. Jeśli mamy dostęp do tego marketingowego, to go odejmijmy. Natomiast zwykle nie mamy, więc zwykle jak się oblicza powiedzmy sukces filmu, no to się tego marketingowego nie bierze w ogóle pod uwagę. Zakłada się, że i tak jakoś to się tam wyrówna z tymi przychodami już po wyjściu filmu z kin. Ale że mamy jakieś informacje na ten temat, to możemy je sobie wziąć pod uwagę, więc mamy 378 milionów dolarów. Odejmijmy od tego w takim razie 94 miliony dolarów, jakie ponoć ten film łącznie wydał na budżet marketingowy i mu budżet produkcyjny. Wychodzą nam 284 miliony dolarów i to jest tyle, ile Warner faktycznie zarobił na czysto. I to się oczywiście wydaje mało w porównaniu do tych 900 milionów, jakie mamy w box office, ale ponownie produkcja filmu kosztuje, w kinach są zarabiać, dystrybutor chce zarobić itd., itd., więc w tym momencie te 284 to jest Naprawdę bardzo, wciąż bardzo dużo pieniędzy, ile Warner zarobił na tym filmie. Wciąż, patrząc pod uwagę, że wydali na ten film zaledwie 94 miliony dolarów łącznie z marketingiem, a minus marketing wydali tylko 62 miliony dolarów, zrobili na czysto 284 miliony dolarów. Słuchajcie, to jest, to jest budżet jednego naprawdę gigantycznego filmu, blockbustera, a w zasadzie, no powiedzmy, że. Em... W zasadzie no starczy na dwa porządne Blockbustery za 100, powiedzmy, 140-145 milionów dolarów. Więc Warner w tym momencie ma pieniądze na czysto na produkcję dwóch filmów, samego tylko Jokera. Więc to jest wciąż ogromny, świetny biznes. Natomiast nie ma co tego porównywać z tymi blockbusterowymi behemotami pokroju Avengers. Endgame, bo jak weźmiemy sobie Avengers Endgame i spojrzymy na to, że tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim ten film zarobił 858 milionów dolarów, to jeśli połowa, to połowa z tego, 858, to będzie 429 milionów dolarów. I to już są pieniądze, które prawie, że pokrywają cały budżet marketingowy i promocyjny. No tam było 550 coś, więc 100 milionów można do tego dołożyć i już mam pokryte wszystkie wydatki, natomiast wszystko to, co film zarobił na świecie, to już są pieniądze, które są ich. No więc zróbmy sobie to w takim razie. 429 mamy z rynku amerykańskiego. Na rynku światowym film zarobił miliard 939 milionów dolarów. Prawie 2 miliardy. Weźmiemy jedną trzecią z tego. To się nas 639 milionów dolarów. I w takim razie dodajmy to do e, naszego, naszych 429 milionów dolarów. Mamy miliard 68. ,000 ,000. I teraz jak odejmiemy od tego e, koszt produkcji filmu, 556 milionów dolarów, Tu mamy 512 milionów dolarów. Więc to jest dwa razy tyle, co zarobił Joker. Przy dużo oczywiście większych pieniądzach, przy włożeniu dużo większych pieniędzy, ale też wyciągnięto znacznie, znacznie tego więcej. Jest duża szansa, że ten, Avenge ten wynik Avengers może być ciut mniejszy, albo wynik Jokera może być ciut większy, przez to, tak jak mówiłem, że Joker nie otwierał się w Chinach, a z Chin ten przychód jest jednak ciutniejszy. No i dobra, i teraz przejdźmy do wniosku. Co w ogóle chciał powiedzieć tym materiałem i tym całym wywodem, tymi wszystkimi cyferkami. A no po pierwsze chciałem powiedzieć tylko to, że nazywanie Jokera najbardziej dochodowym filmem, no nie oddaje pełni tutaj sytuacji, bo nie oznacza to, że to jest film, który przyniósł najwięcej pieniędzy swojej wytwórni, ani to, że to jest film, który zarobił najwięcej, ale o tym akurat już pewnie wiecie, ale jest to film, który po prostu zarobił wielok największą wielokrotność swojego budżetu i pod tym względem Forbes go tak nazwał, nazywając właśnie naj najbardziej opłacalny film Najbardziej dochodowym filmem. Co moim zdaniem może właśnie wprowadzać troszkę w błąd, bo kto wie, czy wielu osobom nie powiedziało to, że okej, okay, czyli to jest film, który najbardziej opłacał się wytwórni, to znaczy najwięcej zarobili na nim, wkładając ileś tam pieniędzy. No, no nie. Widać, że można wciąż wyciągnąć więcej pieniędzy z wytwórnia, może wyciągnąć więcej pieniędzy, wkładając więcej pieniędzy. Że wciąż mimo wszystko, nawet jeśli Joker przy tak małym budżecie zarobił miliard, wciąż em, powiedzmy, można wyłożyć więcej pieniędzy. I zarobić jeszcze więcej, to się będzie opłacało nawet bardziej. Avengers Endgame wciąż jest tym filmem, który no, przyniósł więcej pieniędzy swojej wytwórni, nawet jeśli musieli włożyć, włożyć więcej, powiedzmy, w budżet tego filmu. Natomiast to oczywiście nie umniejsza w żaden sposób sukcesowi Jokera. Jeśli weźmiemy sobie którykolwiek z blockbusterów, myślę tego roku, może nie wiem, poza Królem Lwem, chociaż nie byłbym wcale taki pewien, a nie chcesz już mi się liczyć. Możecie to zrobić sami. Schemat już tutaj Wam podałem. Ale weźmie, jeśli weźmiemy, na na przykład Aladyna, czy Toy Story, czy Captain Marvel, które mają przekroczony ten miliard, ale niewiele, ale jednocześnie mają dużo większe budżety, no to wyjdzie nam bardzo jasno, że w na tych filmach studi ich wytwórnie, no w tym wypadku e, głównie Walt Disney, zarobiły łącznie mniej niż zarobił Joker e, dla Warner Bros. Jeśli weźmiemy pod uwagę pieniądze, które faktycznie wróciły do wytwórni już z kas e, kinowych. Słuchajcie, montowałem ten materiał i tknęło mnie jeszcze, żeby może jednak sprawdzić, e, ile faktycznie zarobiły na czysto inne popularne blockbustery tego roku. I generalnie ta kwota oscyluje właśnie w okolicach 100%. Może 200 milionów dolarów? Aladdin ma około 100 milionów dolarów według tych obliczeń i przy założeniu, że budżet marketingowy wyniósł 100 milionów dolarów. Captain Marvel miała około 200 milionów dolarów na czysto. Z kolei, na przykład, Hobbs and Show w ogóle nie wyszło na zero w tym momencie. To znaczy, no, doliczając im też budżet marketingowy na poziomie 100 milionów dolarów, wówczas wychodzą chyba jakieś minus 20 milionów dolarów na minusie, albo ciut więcej. Nie pamiętam już dokładnie. W każdym razie, no, nie, nie spina się. To jeszcze. Natomiast to też jest powód, dla którego zwykle się tego marketingu nie liczy, bo zakłada się, że to się zrównoważy, kiedy film już zejdzie z kin i trafi na streaming, na nośniki i tak dalej, będą sprzedawane jakieś tam gadżety, jakieś inne elementy, właśnie z tym filmem. I wówczas Hobson no już na czysto by, jakby, wyszedłby na prostą i był i już dlatego się on go określa filmem, który, no, zarobił na siebie, właśnie ze względu na to, że ten marketing jest, no, doliczany troszkę później. Natomiast jeśli film, Zwróci swoje koszty i produkcyjne, i marketingowe już podczas swojego pobytu w kinie. To już jest wielkim sukcesem. Więc Captain Marvel, Aladdin, oczywiście Joker, oczywiście Avengers Endgame to są filmy, które są ogromnymi sukcesami właśnie dlatego, że udało im się zarobić tę całką, całkiem sporą sumę pieniędzy już na czysto w trakcie pobytu tego filmu w kinach, bo wiemy jeszcze o tym, że zarobią e, także kupę pieniędzy, jak już z kin zejdą. W związku z tym te 100 czy 200, czy nawet więcej, jak w przypadku Endgame to oczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się znacznie mniej niż podaje Box Office, ale no takie są realia, że studio zwykle no może liczyć właśnie na koło 100-200 milionów dolarów na czysto, jeśli film jest naprawdę sporym sukcesem. Ale właśnie dlatego wytwórnie robią te wszystkie blockbustery za 150-200 milionów dolarów, bo potem mogą zarobić na tym 700-800, a czasami nawet i więcej, no i ostatecznie zgarnąć porównywalne pieniądze co Joker, albo nawet większe, czasami mniejsze, ale wciąż wyjść na plus. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, dla której nie wydaje mi się, żeby nagle teraz wszystkie wytwórnie stwierdziły kurczę, no dobra, to nie robimy już blockbusterów za 150-200 milionów dolarów, bo Joker pokazuje, że można wydać 60 i zarobić tak dużo, że w no, pale nam się nie mieści. E, no. Wynika to z tego, że jednak Joker jest tym jednorazowym strzałem. Na razie, być może okaże się, że wcale nie, że to będzie trend i Warner zacznie zarabiać cały czas regularnie na tych filmach, ale na razie tego nie wiemy. Na dzień, na, na dziś, Joker jest jednak tym filmem jedynym w swoim rodzaju i jest bardzo prawdopodobne, że żaden drugi film, że nie pojawi się drugi taki film, który odhaczy tak jak Joker myślę tak wiele elementów, które złożyły się na ten sukces. No bo jakby nie patrzeć. Przy okazji Jokera zagrało tak wiele elementów, że ten sukces myślę, że będzie naprawdę trudny do powtórzenia przez kogokolwiek. No bo mamy, mamy oczywiście film, który po pierwsze jest czymś kompletnie nowym, czymś, czego jeszcze nie było. Jednocześnie jest to film o bardzo popularnej popkulturze postaci, która już była przedstawiona w kinach, w filmach kinowych, powiedzmy, w taki sposób, gdzie zapisała się świadomość osób. Bo zarówno rola Jacka Nicholsona, jak i Hitler'era myślę, że są kojarzone przez absolutnie każdego. Mamy jednocześnie fakt, że film wpisuje się myślę całkiem nieźle w nastroje społeczne. Samo to, że teraz y, uczestnicy jakichś zamieszek, protestów i tak dalej przejęli sobie ten mówiznego Jokera, myślę, że o tym świadczy. Jakkolwiek nie mądre by to było, no to, to, to myślę, że świadczy też o e, znaczeniu, jakim stopniu tego filmu. Sam film okazał się dla dużej części publiki zwyczajnie tak dobry, że warto było na niego iść nawet więcej niż raz. Rola Okina Phoenixa jest powszechnie dyskutowana, powszechnie komentowana. No tak jak mówię, jest masa elementów, które na ten sukces się złożyły i to jest bardzo trudne do powtórzenia. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na działania wytwórni przez ostatnie kilka lat, sukces takich filmów jak filmy MCU, jak nie wiem, seria Szybcy i Wściekli, jak nie wiem, Jurassic World i tak dalej, jest Ten sukces jest powtarzalny. Marvel Studios udowodniło, że ich schemat tworzenia filmów, wydawania tych 150-200 milionów dolarów na ich filmy, robienia ich w konkretny sposób, reklamowania ich w konkretny sposób, pewnie też wydają bardzo podobne pieniądze na budżety marketingowe, jest powtarzalny a powtarzalność i wiecie, pewność zarobku jest no, niestety dla wytwórni zawsze ważniejsza niż ryzykowanie innymi projektami więc to co, to, co chciałbym żebyście wynieśli z tego, z tego materiału to to, że Joker jest gigantycznym sukcesem, wciąż ja troszkę nie zgodzę się z tym, że jest najbardziej dochodowym filmem, bo wydaje mi się, że tutaj trzeba by troszkę lepiej zbadać temat i zobaczyć, czy nie ma jakiegoś filmu, na którym jakaś, powiedzmy, wytwórnia zarobiła łącznie z tych pieniędzy, które do niej wróciły, więcej niż Avengers Endgame. E, oczywiście mamy jeszcze kwestię inflacji, nie? Że, że tutaj jakby realna siła pieniądza też jest inna, ale to już jest jeszcze kolejna kwestia, którą trzeba by tutaj brać pod uwagę, a myślę, że, że nie ma sensu. Natomiast jeśli chodzi o najbardziej dochodową produkcję, najbardziej opłacalną, no, to myślę, że tutaj tym kryterium nie powinna być wielokrotność budżetu, ale to, ile faktycznie pieniędzy przyniosło, przyniósł dany film swojej wytwórni. Więc choć tutaj w żaden sposób ponownie nie umniejszam sukcesu Jokera, to jest gigantyczny sukces i, no, fenomen tak naprawdę. Myślę, że no, tak duży fenomen w tym roku, jak i Avengers Endgame, no to nie da się ukryć. To jednak ciężko go nazwać najbardziej dochodowym filmem. Myślę, że największą, no nie wiem. Myślę, że znajdzie się jakieś lepsze określenie do tego. To jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że wciąż, jeśli widzicie tego typu określenia w sieci, nie liczcie na to, że inne wytwórnie nagle hucznie i szumnie rzucą się do powtarzania tego sukcesu. Bo myślę, że zdają sobie ludzie sprawę, że po pierwsze, sukces Jokera będzie trudny do odtworzenia, a po drugie, że mimo wszystko wciąż. Pewniejszą inwestycją wbrew pozorom jest wykładanie większych sum na te filmy, bo wciąż to jest sukces, który jest powtarzalny, wciąż te kwoty, które przynosił Joker, być może będą mniejsze, ale będą pewniejsze. Ale zawsze studia będą miały tę gwarancję, że te pieniądze się w dużej części zwrócą. No nie gwarancję, ale dużą dozę pewności, że te pieniądze się zwrócą. Niestety, bo ja bym bardzo chciał, żeby mimo wszystko wytwórnie poszły za ciosem i, i faktycznie stwierdziły, że kurczę, może jednak lepiej byłoby wydawać mniej na te filmy, robić ich więcej, być może któryś z nich faktycznie zrobi się, zrobi się sukcesem, może pod tym kątem pójdą wytwórnie, może pomyślą nad tym, że faktycznie może lepiej robić właśnie więcej tańszych filmów, zakładając, że któryś z nich okaże się hitem nagle, wpisze się znowu w nastroje społeczne, wpisze się w jakiś trend, wpisze się w to, co ludzie faktycznie chcą oglądać. I no, zarobi tyle pieniędzy, że, że nawet jeśli inne filmy nie, nie zarobią tak dużo, to jakoś się to wyrówna. Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że jakoś to było ciekawe dla Was i jak, w jakiś sposób dało Wam to troszkę lepszy pogląd na to, jak z punktu widzenia powiedzmy pieniędzy, które wytwórnie faktycznie wyciągają z tych filmów, będzie to wyglądało. No ale tak czy siak, słuchajcie, no, z punktu widzenia Warner Bros. Lepiej wydać um, 60 milionów dolarów i mieć miliardowy film, niż wydać, nie wiem, 150 czy 180 i mieć miliardowy film. Więc w tym wypadku Joker jest na pewno większym sukcesem niż, nie wiem, Aquaman, niż Wonder Woman, e, niż cokolwiek, co do tej pory wyda, niż filmy Nolana, które też kosztowały całkiem sporo, bo wiecie, jak Christopher Nolan lubi mieć prawdziwe samochody, prawdziwe wybuchy, prawdziwe kraksy e, i tak dalej. E, za co akurat e, tego twórcę mogą szanować. E, ale jednocześnie, no też. też nawet jeśli zarabiały miliard, no to kosztowały znacznie więcej pod tym względem. Więc, no tak, Joker jest fenomenem, ale czy jest najlepiej zarabiającym, najbardziej dochodowym filmem? No nie wiem, chyba nie. E, mimo wszystko poszukam lepszego określenia na ten, na ten fenomen. Także tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.